Dzień dobry moi drodzy, gruby vlog, pierwszy w tym roku, masa rzeczy dzisiaj będzie do opowiedzenia, zrobiłem sobie listę rzeczy, o których wam opowiem, na tej stronie już nic nie ma, będą filmy, będą winyle, a właściwie tylko jeden winyl i będą książki. Moi drodzy, co tam u was? Jestem ciekaw, jak znosicie upały, jaki udar wariacie? No ja średnio, bo jestem dumnym przedstawicielem klasy ludzkiej pod tytułem grubasy, więc no jak widzicie skraplam się, nawet mam tutaj chusteczkę przy sobie do takiego starczego cierania się. No jakoś to idzie, prawda? Więc przejdźmy do kategorii książka. Tutaj będzie oczywiście Grzegorz, czy ty już nie czytasz normalnych książek, tylko same jakieś kurwa mądre. I mamy tutaj podwójnie Szekspira, moi drodzy. Zaczniemy od Kupca Weneckiego. Książka bardzo... przepraszam, nie książka, a sztuka, tak? Bo to są sztuki, a nie książki. Chociaż sprzedawane na sztuki. Dobry żart, Grzegorz, nie zestarzałeś się, widzę, przez ten czas. Ja pierdolę. W każdym razie Kupiec Wenecki tyczy się przygód Szyloka, pewnego Żyda, który paradoksalnie w tej sztuce ma niewiele do powiedzenia, bo jego kwestii, jego wypowiedzi w książce stosunkowo mało. Raczej cała akcja dzieje się w otoczeniu ludzi mu przeciwnych najczęściej. I żeby tą książkę w miarę obiektywnie i rozsądnie ocenić, trzeba się wystrzec postrzegania jej przez pryzmat zagłady narodu żydowskiego, bo kiedy ta książka była pisana, to pewne stygmaty jeszcze do Żydów nie przylgnęły. Oczywiście ta nacja miała swoje nacechowania wśród innych narodów, ale który naród nie ma jakichś swoich nacechowań, czy też nie miał. Więc pewne tutaj uwypuklenia charakterologiczne tej postaci inaczej się odczytuje dzisiaj, a myślę, że inaczej to było pisane wtedy przez Szekspira. No, to jest częsty błąd logiczny, który popełniają, nie wiem, no dzisiejsi fani jakiegoś czy to faszyzmu, czy takich ideologii, że jakby powołują się, że już wtedy, już Szekspir pisał o Żydzie w ten sposób. Nie, on wtedy tak nie pisał, to ty chcesz zwalidować swój argument, powołując się na źródło wcześniejsze, kiedy to jeszcze nie miało większego sensu. Mam nadzieję, że wiecie mnie, o co mi chodzi. Jak nie, no to jebać mnie, prawda? W każdym razie polecam Kupca Weneckiego, on jest w Polsce niestety bardzo rzadko teraz wystawiany po II wojnie światowej. Nawet w posłowiu jest wyliczone, ile razy był wystawiany i ciężko jest na niego się dostać do teatru. A szkoda, bo bardzo jest to ciekawa sztuka. I bardzo smutna, bo ten główny bohater Szylok nie dostaje od życia nic jak tylko wpierdol i nawet ludzie, którzy wiszą pieniądze, które on uczciwie im pożyczył, a oni powinni mu je zwrócić, w oczach innych wychodzą na bohaterów, nie oddając mu tych pieniędzy, więc generalnie jest to książka o kurestwie. Mamy też Króla Leara. To czytało mi się, powiem szczerze, bez bicia, przyznam, nieco trudniej. Ta fabuła już zaczęła być później mocno skomplikowana, bo to są trzy córki Króla Leara, który zaczyna odczuwać chyba skutki demencji starczej, no generalnie odpierdala mu. I dwie córki daje im jakby część królestwa, trzecią, która jest najbardziej skromna i powiedziała mu wprost, co do niego czuje, wydziedzicza. No i tam się zakręca cała akcja. Oczywiście jak zawsze w większości u Szekspira koniec jest słodko-gorzki, ale tutaj jest w stronę bardziej gorzkiego. Bardzo bym chciał zobaczyć to na deskach teatru. Ja za teatrem generalnie w ogóle nie przepadam, bo wszyscy żują gumy i się śmieją mi w odpowiednich momentach, kurwa, bo szeleszczą papierkami wycieczki szkolne, także jebać na pochybel. Ale jestem ciekaw, jakby to wyglądało w teatrze. Nie wiem, czy przypadkiem Anthony Hopkins też nie grał Króla Leara, albo myli mi się to z filmem, w którym on się wciela w aktora, który gra Króla Leara. Nieważne. Wyjebane. Kolejna książka, ona się mogła pojawiać już w vlogach na żywo. Książka o wodzie Aleksandry Kardaś, która mnie zafascynowała okładką. Tak, przyznaję się bez bicia, że często okładki ściągają mój wzrok co do książek i nie ma w tym niczego złego, bo te okładki są coraz ładniejsze, a wychodzę z założenia, podobnie jak z etykietami win. Jeżeli ktoś ma hajs na dobrego grafika, to raczej sprzedaje też dobry produkt, aczkolwiek są od tej zasady oczywiście wyjątki. Książka o wodzie tyczy się wody. Ha, wow, jak kurwa niesamowicie. Ale nie spodziewajcie się tutaj popularno-naukowego języka. Jest to książka mocno skręcająca w stronę naukowych faktów, mimo że jakoś tam lekko przedstawionych, a nie
popularnego przedstawienia tych faktów w sposób dostępny. Trzeba mieć wiedzę fizyczno-chemiczną, żeby książkę w całości zrozumieć. Jak się domyślacie, mnie się to nie udało. Ale niemniej dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, między innymi jak się tworzy tornado, huragan na oceanie, z czego to wynika, co się z tą wodą dzieje w przyrodzie i tak dalej. Jestem bogatszy o jakąś tam wiedzę. Oczywiście gówno mi to da, żyjąc w tym pierdolonym kraju pod rządami tego jebanego rządu, ale trudno, zawsze jakaś dodatkowa wiedza. Moi drodzy, no i dwie książki z Gwiezdnych Wojen. Myślałem, czy nie zrobić dodatkowych recenzji tego na Holokronie, być może tak zrobię. Z wydawnictwa Olesiejuk, którzy po Uroborosie, a wcześniej po Amber wydawnictwie przejęło wydawanie książek z Gwiezdnych Wojen. No i to jest nowa era w Gwiezdnych Wojnach pod tytułem Wielka Republika. Brawo za tłumaczenie, pozwólcie tylko, że otrę się niczym profesor z powstania. Wracając do Niemców, moi drodzy, czego tam śmiejesz? A, przeżyłem, dobrze, już się poprawiam, gdyby cokolwiek miał mi to pomóc, tam mój spocony ryj, kurwa, ulany. Wielka Republika, brawo za tłumaczenie, że niewysoka, wielka, ja tam też używałem parę razy w Holokronach słowa wysoka, niepotrzebnie zresztą. Światło Jedi, pierwsza wprowadzająca czytelników książka do tej ery. Książka dobra, nawet bardzo dobra, dosyć długi, rozbiegowy wstęp do całej głównej akcji, dobra objętość, bo ponad 450 stron, to się ceni, bo ostatnio książki z Gwiezdnych Wojen są dosyć chudziutkie, tak jak na przykład Mandalorian, w którym nie ma nic poza tym, co było w serialu, a nawet jest mniej. Ale to na kiedy indziej. No i poznajemy nowych bohaterów, których losy potem śledzić możemy w komiksach między innymi. I fajnie jest te komiksy sobie doczytać i uzupełnić, bo te komiksy nie są takie wypełniacze, uzupełniacze, tylko faktycznie kontynuacja całych przygód. Więc jeżeli chcecie wiedzieć, co się działo dalej, a działo się wiele, na przykład spotkanie z Drengirem, z Rengirami i tak dalej, to zachęcam do czytania komiksów. No, książek wyszło już z 6 czy 7, w Stanach oczywiście, moi drodzy, nie w Polsce. W Polsce jeszcze sobie poczekamy. Drugi tom to próba odwagi. Jest to książka młodzieżowa, nie wiedzieć czemu wszyscy natychmiast sobie, o nie, książka młodzieżowa, nie będę tego czytać. Ale przypominam, moi drodzy, że sapanie i sranie się z nostalgii o Gwiezdnych Wojnach w większości z was tyczy się książek Młodzi Rycerze Jedi, którzy są tym samym poziomem pisane dokładnie. Jest to era o młodych dzieciakach, pisana dla dzieciaków. I próba odwagi dokładnie wpisuje się w ten sam kanon tych książek. O Jezu. Ale pogniotłem, no jebać, to w końcu moja pierwsza książka z Gwiezdnych Wojen, tamten, ale trudno. Lądują sobie na planecie i spotyka ich pewne zagrożenie ze strony samej planety i być może czegoś więcej. Książka jest bardzo prostolinijna, nie ma tutaj żadnych skaczących między sobą wątków, tak jak ma to miejsce w świetle Jedi, że śledzimy losy różnych bohaterów w różnych miejscach galaktyki. Tutaj praktycznie niemalże od początku cała akcja skupia się tylko i wyłącznie na grupce przypadkowo ze sobą związanych dzieciaków, przyjaciół później. Co ciekawe, mamy tutaj aspekt, który wydaje się być nowinką dla bohaterów w tamtej erze, czyli pokusy ciemnej strony mocy, które są prawie że w zakonie w tym okresie nie spotykane, a tutaj zaczynają się przejawiać. Nie przejmujcie się tymi dźwiękami w tle, moja kobieta gra w Simsy. Jakby, czy może być bardziej kobieca gra niż Simsy? A to znowu pralka. Idealne warunki do nagrywania, przyznacie. W każdym razie polecam. Ja nie rozumiem tego całego hejtu, że o, to jest książka dla dzieci. Tak, to jest książka dla dzieci i chuj z tego. I tak możesz ją przeczytać. Tak jak pan Exupery pisał w Małym Księdziu. Wielu dorosłych zapomniało, że kiedyś było dziećmi. To jakby jesteście dorośli, to wy już nie zrozumiecie tej książki, nie umiecie tego czytać. Czy po prostu czytacie to, o Jezu, jakie to jest dla dzieci, ja pierdolę, no ojejku, a jak macie, nie wiem, część z was może ma dzieci i czytacie książki swojemu dziecku na dobranoc, to też siedzicie i ja pierdolę, stary, jak ty możesz słuchać na dobranoc tego gówna, przecież to jest jakiś młodzieżowy syf, no. Przeczytajcie, dobra, spoko, książka,
Zresztą jak lubicie Gwiezdne Wojny, czy czemu mielibyście nie czytać? Przechodzimy do kategorii winu, albo wylew, moi drodzy. Mam dużo nowych płyt. Nie będę wszystkich pokazywał, bo większość to jest muzyka klasyczna i tam po prostu ja no, nie mam o co o tym opowiadać. Bo to muzyka klasyczna, ja nie znam się aż tak na tej muzyce, żeby zrobić jakąkolwiek głębszą recenzję. Ale dorwałem w Biedronce płytę pod tytułem Jazz for Special Moments. Special Moments, to jest zajebista płyta, jeżeli boicie się jazzu albo go nie rozumiecie tak jak ja, ale wiecie, że w tych wszystkich filmach ci przystojni panowie, jak gadają ze swoimi przystojnymi, fajnymi dupami w jakichś hotelowych wnętrzach, typu Lucyfer albo inny syf, to zawsze w tle brzdąka taki fajny jazz, nie taki skomplikowany typu chuj, tylko właśnie brzdąka coś takiego fajnego. I to jest taka płyta, którą możecie sobie puścić na każdym spokojnym spotkaniu i to jest taki lounge, taki chill totalny, bardzo fajna płytka. Te utwory nic mi absolutnie nie mówią, ci wykonawcy nic mi nie mówią, może wam by coś powiedzieli, nie wiem. Zobaczcie sobie, ta płyta kosztowała chyba z 50 zł. Super. Bardzo fajnie jest się chilloutować przy tej płycie. Bardzo polecam, jeżeli ją dorwiecie gdzieś w Biedronce albo w necie, moi drodzy. Co ja mam jeszcze na mojej magicznej karteczce zapisane? A, filmy i seriale, moi drodzy, które ostatnio oglądałem, które myślę, że warto albo czy przedstawić, czy jakkolwiek pokrótce zrecenzować. Jest to przede wszystkim Pig, świnia z Nicolasem Cage'em, który przez krytyków został oceniony, że wrócił do wielkiego aktorstwa tym filmem. Ja uważam, że Nicolas Cage nigdy nie umniejszył swojego aktorstwa, tylko po prostu nie grał w Hollywoodzie i wybierał filmy no nieco innych reżyserów na bazie troszeczkę pokręconych scenariuszy. Miał większe lub mniejsze te role i one były ciekawsze lub nieciekawe. Ale Pig faktycznie jest filmem ciekawym, trochę się czasami nużącym przy długim, ale to jest domena takich filmów. Jest to o człowieku, który traci swoją świnię, która no przynajmniej początkowo z tego wychodzi, że pomaga mu szukać trufli i on je sprzedaje, a żyje jak bezdomny, ale ta świnia zostaje mu skradziona, więc on wyrusza w podróż, żeby ją odnaleźć. Część zapowiedzi przed filmem promowała ten film jako John Wick z Nicolasem Cage'em, co jest absolutną bzdurą, bo to nic takiego nie ma miejsca. To jest film o podróży, o pogodzeniu się z własną przeszłością itd. itd. Jest emocjonalny. No i warto po prostu, nie spodziewajcie się tutaj scen akcji, wybuchów, pościgów i tak dalej. Nicolas Cage wyjątkowo mało mówi w tym filmie, bardziej mruczy albo ma wielką brodę i się na kogoś patrzy tylko. Niemniej, dobre kino. Czarna Wdowa, czyli film kolejna ofiara pandemii, przesuwana w premierze wiele miesięcy. Pytanie brzmi, tak jak w przypadku filmu Solo, czy my potrzebowaliśmy tego filmu? Dam wam kilka sekund na zastanowienie się. Otóż nie. Nie potrzebowaliśmy, tak mi się wydaje przynajmniej. Znając jak ta postać kończy, fajnie, że ta postać została rozbudowana, wprowadziła nowe wątki do uniwersum. Na pewno będzie miało to wpływ na czwartą fazę, bo się pewnie jakieś postacie popojawiają i tak dalej, ale koniec końców niewiele nam ta historia Nataszy dała, przynajmniej mnie. Ja oglądam wszystkie filmy Marvela, staram się śledzić wszystkie seriale. Nie jestem fanatykiem, jestem aż takim wielkim fanem, ale lubię sobie po tym poczytać, pooglądać. No i ten film tak okej się to oglądało, był bardzo przewidywalny, momentami był strasznie głupkowaty, już to końcowe sceny ze zdejmowaniem tych masek, albo że Taskmasterem okazuje się być, no nie będę wam zdradzał, bo może nie oglądaliście, ale no takie, to taki film był trochę jak z pierwszej fazy Marvela filmy, no, ale okej. Jakby było to tylko kino, to dałbym tak z 5-6 gwiazdek nawet. No i serial Loki, fantastyczny serial. Na początku dosyć powolnie się rozwijający, ale z doskonale zaakcentowanymi cliffhangerami na końcu każdego odcinka, więc aż człowiek ma ochotę natychmiast włączyć kolejny. Niestety Disney Plus idzie modelem dystrybucji cotygodniowym, a nie Netflixowym. Ból dupki z tego powodu jest, no ale teraz już dostępny jest cały sezon, bo się skończył, więc warto zasubskrybować Disney Plus, jeżeli oczywiście macie taką możliwość, lub obejrzeć ten serial innymi źródłami, tak jak ja to zrobiłem.
No, ci z was, którzy wiedzą, czym jest ten bohater, to nie ma chyba co tłumaczyć, Loki, ale warto obejrzeć ten serial po prostu, bo wprowadza on bardzo dużo też w czwartą fazę i wyjaśnia wiele rzeczy, skąd będą takie bariery, jak na przykład niedługo w Doktorze Strange 2 albo w nowym filmie o Spider-Manie, że tam będą się pojawiać inne postacie i tak dalej. To ten serial niejako wyjaśnia, dlaczego będzie miało to wszystko miejsce. Kolejny serial to Katla. To jest chyba islandzka produkcja, która się dzieje na Islandii i tyczy się islandzkiego wulkanu, więc zakładam, że serial jest islandzki, bo wszyscy mówią po islandzku. Czy po angielsku? Już nie pamiętam. Nie, po islandzku. Po islandzku. W każdym razie jest to małe miasteczko, jest dosyć odcięte przez wybuch wulkanu, pyłu, i nagle zaczynają w dziwnych okolicznościach z kierunku wulkanu wychodzić ludzie, którzy albo zaginęli, a potem nawet tacy, którzy są klonami albo młodszymi wersjami ludzi jeszcze żyjących. No i to jest zagadka, skąd ci ludzie się wzięli, kim są, dlaczego stamtąd wyszli. Nie doszukiwałbym się do jakichś wielkich elementów magicznych, paranormalnych, bo to jest bardzo słabo zaakcentowane w tym serialu, może prócz ostatnich odcinków. Bardziej tu jest taki kryminało-thriller, darka, taki klimat i tak dalej, ale polecam. To jest chyba na Netflixie. Wywaliło mi nagrywanie, więc nie wiem, na czym skończyłem, ale powiedzmy, że skończyłem na omawianiu filmu Vivarium. Wracając, Jesse Eisenberg i towarzysząca mu pani, której nazwiska oczywiście nie pamiętam, ale kojarzę z nią z jakiegoś serialu, gdzie chyba grała siostrę królowej albo córkę, nie wiem, nieistotne. W każdym razie film tyczy się młodej pary, która szuka mieszkania, znaczy przegląda mieszkania do kupna i trafia na dosyć dziwnego agenta sprzedaży, który prowadzi ich do dosyć dziwnie wyglądającego osiedla identycznych domków jednorodzinnych, takich bliźniaków. Tam się dzieją różne dziwne, cringe'owe rzeczy, po czym para chce opuścić to niewątpliwie urokliwe osiedle, ale okazuje się, że nie może, bo cały czas kręci się w kółko i w kółko i w kółko i każdą ulicę, którą skręca, dociera wciąż pod ten sam dom. No i wtedy zaczyna się przedziwna opowieść. Bardzo metaforyczna, pod wieloma względami. Można ten film rozkładać na czynniki pierwsze i doszukiwać się w każdej niemalże scenie jakiejś symboliki, o czym ten film tak dokładnie jest. Ja nie będę się tutaj starał dawać wam jednej odpowiedzi, bo ja ten film zrozumiałem na jakoś tam swój sposób, ale myślę, że każdy może ten film zrozumieć na inny i chyba nie ma jednego klucza do czytania tego filmu. Tak mi się wydaje, poza może tam jednym wątkiem. Ale polecam. Nie wiem, gdzie ten film znaleźć niestety poza internetem, więc nie wiem, czy możecie się do niego wybrać do kina lub na przykład kupić go gdzieś na płycie. Nie mam zielonego pojęcia. Możecie poszukać go na własną rękę. W każdym razie polecam Vivarium. Z książek to wszystko to było. No i w ogóle nie z takich rzeczy, moi drodzy, co jeszcze ciekawego robiłem przez ten czas, jak mnie nie było. Polecam wam wystawę Beksińskiego, która jest w praskim centrum Koneser. Ona trwa do września. Zgromadzono tam masę prac tego autora. Jeżeli lubicie i znacie Beksińskiego, no to wiecie, na co idziecie. Nie trzeba was do tego więcej zachęcać. Po prostu was informuję, że taka wystawa jest. Ja wpadłem na to przypadkiem. A przy okazji centrum Koneser warto odwiedzić, bo fajne miejsce. Bilety kosztują chyba 35 zł. Także wystawa jest małe jest obłożenie i obok też w budynku jest wystawa Banksiego, więc jeżeli ktoś interesuje się tym autorem, to też zachęcam. Co ja jeszcze? Nie mam niestety kategorii whisky dzisiaj, bo ostatnio mało tej whisky spożywam. Jeżeli jakąś spożywam, to jakieś najtańsze, wiecie, szczyny beczkowe. Raczej posilam się kartonowym winem z Biedronki, które serdecznie wam polecam. Czasami jest na promocji, więc już w ogóle wychodzi bardzo tanio. Jakiś totalny żul. Ale byłem ostatnio w fantastycznej restauracji na Burakowskiej 9 pod tytułem, jak ona się nazywała? Maghred. Po arabsku znaczy to zachód. To też przypadkowo wyczytałem przed nagrywaniem tego vloga, nie żebym to kurwa wiedział, żebym znał arabski. Wspaniała kuchnia marokańska, bardzo wam polecam, że jesteście z Warszawy i szukacie smaków. Bardzo mnie ta kuchnia zaskoczyła, nie spodziewałem się, że w Afryce tak dobrze jedzą. Myślałem, że nic nie jedzą. To było tak, to było...
A, no i moi drodzy, jeszcze byłem, bo ja jestem wielkim, wielkim fanem Lego. W Arkadii Warszawskiej otworzył się pierwszy w Polsce sklep Lego, który nie jest, wiecie, jakby na licencji, tylko jest prawdziwym firmowym sklepem Lego. Jest fantastyczny i zajebisty i musicie się do niego przejść. Oczywiście, jeżeli macie w portfelu pieniądze i idziecie tam coś kupić, to fajnie. Jeżeli nie macie, to będziecie płakać, widząc te ceny, które są tam za niektóre zestawy. Są też zestawy unikalne, niedostępne przez internet. I są naprawdę niektóre takie zestawy, że szczena opada, jak to Lego poszło już do przodu. Bo poza takimi zestawami dla dzieci, poza tymi zestawami dla dorosłych, są naprawdę teraz są takie zestawy, które służą jako dekoracja wnętrz do mieszkania i tak dalej. Sami zresztą możecie zobaczyć, zachęcam do przejścia się. Na wstępie jest mega uroczy pan, który gada ze wszystkimi, także jeżeli jesteście zamkniętymi w sobie introwertykami, to przeżyjecie koszmar, bo on gada kurwa z każdym i do każdego i jest bardzo miły i w ogóle, jakby chciał, to by was jeszcze wszystkich przytulił. Ale niemniej sklep jest fantastycznie zrobiony i to chyba wszystko, co ja przygotowałem do tego vlogaska. Następny będzie znowu za pół roku. Nie opowiedziałem jeszcze o Quiet Place 2, ale to na następnym razem. Jebać, nie będziemy się cofać teraz. Dobrze, to wszystko moi drodzy na dziś. Ja za dwa dni uciekam na urlop. Śledźcie moje social media, by dowiedzieć się, jak fantastycznie spędzam czas. W ten czas, gdy wy gnijecie w Polsce. Tak, jak każdy, kurwa, przyjebany umysłowo influencer, będę się chwalił tym, że pojechałem do ciepłych krajów, kurwa, za jakieś, kurwa, grosze, spędzając kilka godzin w samolocie w takiej pozycji, żeby wyjść na 40-stopniowy upał i potem gnić. Ale będę mówił, że to był fantastyczny wypoczynek. Także dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.